Świadomość. Spór o świadomość. O tym mówiliśmy najmniej w trakcie tego wykładu. Teorie świadomości oczywiście filozofii inspirują bardzo wiele modeli empirycznych. Ja mówiłem tylko o paru koncepcji architektury takiej świadomości. To jest coś, co głosi Dennett, także Bernie Bars i Stanislas Dehaene, o którym przed chwilą była mowa, który oni twierdzą, że istnieją konkurujące ze sobą informacje w globalnej przestrzeni roboczej. I one dzięki temu, że są w tej globalnej przestrzeni roboczej, stają się świadome. Czyli jest taka architektoniczna, taka strukturalna koncepcja. Istnieje pewien rodzaj układu, w którym występuje takie przetwarzanie informacji. Ono generuje stany świadome. Możemy mieć też koncepcję opartą na uwadze. Świadome są percepcyjne stany, na które kieruje się uwagę, to są te stany pośredniego poziomu. Takie rzeczy Państwo poznali już u Jesse'ego Prince'a, który powołuje się na wcześniejszą książkę Raya Jackendoffa. To są dwie wybrane teorie świadomości filozofii, o których mówiłem na wykładzie. Państwo więcej oczywiście znacznie mają przykładów w książce Wierzchonia i możecie zauważyć, że te filozoficzne podejścia do świadomości bardzo często mają bliskie przejścia do praktyki eksperymentalnej. Wreszcie mamy do czynienia z koncepcją złożoności, która jest poniekąd wytworem filozoficznym, poniekąd naukowym, którzy twierdzą, że sieć nerwowa musi mieć odpowiedni typ połączeń, dzięki któremu jest świadoma. Oprócz tego, jak Państwo dobrze wiedzą, Wierzchoń jest zwolennikiem koncepcji, zgodnie z którą świadomość jest stanem wyższego rzędu, którą głosił początkowo Rosenthal i ona potem uległa daleko idącym udoskonaleniom dzięki pracy Clairemansa. A zatem mamy do czynienia cały czas z takim interesującym ruchem niektórych filozofów, przynajmniej pozytywnym w kognitywistce. Mówię niektórym, ponieważ niektórzy oczywiście twierdzą, że to w ogóle nic nie ma sensu, rozkładają ręce, mówią, trudny problem, nie ma mowy o niczym dobrym. W istocie świadomość nigdy nie zostanie poznana.